chcemy prezentować kolekcję Zamku Królewskiego. Strona tytułowa została poświęcona obrazowi Jana Matejki. Nie jest to jedyna strona naszej witryny. Gdy Państwo będą już przeglądać kolekcję, to zauważą, że jest to strona, która dostosowuje się do różnych dzieł, które mamy w kolekcji. Kilka podstawowych i najważniejszych zakładek, które się znajdują. To przede wszystkim zakładka kolekcji, zakładka obiektów wyróżnionych, w których będziemy prezentować to, co według nas jest najcenniejsze lub to, co chcemy pokazać w formie wystawy internetowej. I moje kolekcje, czyli panel, który poświęcony jest dla użytkowników i dla Państwa. W zakładce kolekcja prezentujemy wszystkie działy zbiorów, jakie znajdują się w Zamku Królewskim. Tutaj jest tylko 10 z nich, jest ich troszeczkę więcej. Zdjęcia reprezentują dany rodzaj zbiorów, które znajdują się w zamku. Każdy dział musimy przeszukiwać poprzez kilka kategorii, między innymi przez autora, przez rodzaj, przez miejsce. Każdy dział jest również krótko przez nas opisany, żebyśmy mogli się w sposób dosyć szybki zapoznać z daną kolekcją. Wybierając na przykład przeszukiwanie przez autora, możemy zapoznać się z listą twórców, których zbiory w naszej kolekcji się znajdują. W tym przypadku wybraliśmy oczywiście Jana Matejkę. Pokazujemy w dwóch aspektach nasze zbiory. Pierwszym widokiem jest widok ogólny. Chcemy skupić się przede wszystkim na zobrazowaniu tej kolekcji. Następnym krokiem jest informacja szczegółowa. Możemy znaleźć między innymi tytuł autora, wszystkie dane, które dany obiekt opisują. Pokrótce również opiszę te ikonki, które się znajdują przy każdym obiekcie. Gwiazdka oznacza dodanie do mojej kolekcji, czyli w ten właśnie sposób mogą Państwo tworzyć własną kolekcję ze zbiorów, które się w zamku znajdują. Nożyczki to jest symbol, który będzie reprezentował wszystkie czynności, jakie z danym obiektem i z danym, nie z obiektem, tylko z tym zdjęciem będą mogli Państwo wykonywać na tej witrynie. Strzałeczka pozwala nam udostępniać dane zbiory bezpośrednio przez kilka portali społecznościowych. I kopertka, która jest tak naprawdę oknem kontaktowym do wszystkich pustoszy zamkowych i do, powiedzmy, że opiekuna serwisu. Znajduje się również opis szczegółowy danych zbiorów. Możemy otworzyć go w odrębnym oknie i nie przeczytać w całości. Pod danym głównym zdjęciem, jednego z zabytków, możemy znaleźć również i galerie, i obiekty powiązane. W galerii prezentujemy różne odsłony tego samego obiektu. W powiązanych znajdują się dzieła, które w jakiejś konkretnej kategorii mogą być powiązane z naszymi zbiorami, które wybraliśmy. Tutaj prezentuję zdjęcie, które jest bardziej szczegółowe, które pozwala na przykład właśnie obraz Jana Matejki obejrzeć praktycznie pod lupą. W górnym, w sumie to lewym państwie, po lewej stronie jest Państwa strony, znajduje się panel z funkcjonalnościami, które zaprojektowaliśmy w serwisie. I o tych funkcjonalnościach opowie Państwu pan Michał Rawowski.